Szczęść Boże, witam wszystkich. Dzisiaj mam taki temat o pewnym stanie, który zauważyłem właśnie w swoim życiu. Czyli to jest taki stan niepewności, dokładnie można go tak określić, nazwać. I teraz na czym on polega? Czyli ja tutaj powiem na przykładzie swoim. Kiedy wyjechałem nad jezioro w pobliże mojej dalszej rodziny i tam z tą rodziną spotkałem się w sumie już po jakichś tam 40 latach, także upłynęło 40 lat, bo jakoś wcześniej nie miałem okazji, żeby tam pojechać i no i też po prostu te drogi, te wszystkie ścieżki były całkiem inne. Dlatego też teraz postanowiłem się tam wybrać, no i tam jest takie jeziorko małe i będąc właśnie nad tym jeziorkiem wynająłem domek na 2 dni. Czyli po prostu, żeby się zapoznać z tą rodziną, żeby się zobaczyć przede wszystkim z tą rodziną, porozmawiać, czyli te 2 dni pomyślałem, że mi wystarczą. No i tak się stało, że tam mi się po prostu spodobało. Spodobało mi się i to jeziorko, i ta atmosfera. No i też byłem no, dobrze, że tak powiem, ugoszczony przez tych ludzi z mojej rodziny. Dlatego zacząłem przedłużać ten pobyt tam, czyli dopłacałem, bo po prostu jakby nie było we mnie w takiej do końca decyzji, czy ja tam mam zostać 10 dni przykładowo, czy 15 dni, bądź czy 5 dni, czyli tutaj o to chodzi. I zacząłem sobie po prostu przedłużać i w końcu pojawiło się we mnie takie jakby taka niewiedza dokładnie, czyli chodzi o to w tej niewiedzy, że zacząłem po prostu nie wiedzieć, zacząłem się wahać, czy tam jeszcze zostać, czy wyjechać. I to mnie zaczęło troszeczkę męczyć, że tak powiem, czyli to mnie zaczęło męczyć, bo stanąłem dokładnie w takim punkcie zerowym, czyli dokładnie jak łódź, jak żaglówka, kiedy stoi w tym punkcie zerowym, ten żagiel, wtedy on łopoce. I teraz przekręcając ster w prawo bądź w lewo, czyli ustawiając ten żagiel pod wiatr, wiatr w niego zaczyna dmuchać i on wtedy obiera kierunek i płynie w prawo bądź w lewo. Natomiast ja byłem właśnie w tym punkcie, kiedy ten właśnie żagiel łopoce, czyli ani w prawo nie płynie ta łódź, ani w lewo nie płynie, bo nie wie dokładnie. Czyli takie coś zostało dopuszczone i dokładnie moja żona się modliła o rozeznanie i przyszło jej takie zdanie na myśl, że jeżeli nie wiesz co robić, to nie rób nic. I to było bardzo dobre zdanie i ja powiem szczerze, że się tego zdania uchwyciłem, czyli jakby uchwyciłem się tego zdania, bo nie wiedziałem co mam robić, czyli dalej przedłużałem tam mieszkanie w tym miejscu i to trwało chyba ponad tydzień i po prostu przedłużając to czekałem, czyli dokładnie czekałem na wewnętrzny głos, czyli chodziło mi o to, żeby Bóg mi dokładnie pokazał, co ja mam dalej robić, ile mam tam czasu być i gdzie ja mam później pojechać, w jakie miejsce. I tak się dokładnie stało, czyli czekając cierpliwie, czyli dokładnie uchwyciłem się tego zdania, że jeżeli nie wiesz, co masz zrobić, to nie rób nic. Czyli tu nie było żadnej rady, czyli przykładowo weź jedź tam, bądź jedź gdzie indziej, tylko nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. I to było najpiękniejsze zdanie, które ja usłyszałem i które mi do dzisiejszego dnia towarzyszy i pomaga właśnie w rozwiązywaniu właśnie podobnych problemów, które napotykam na tej drodze. Czyli dokładnie chodzi o to, żeby czekać
na głos Boży, że tak powiem, czyli głos Boży. Czyli później coś takiego się stało, że ja w pewnym momencie wiedziałem, czyli obudziłem się rano i wiedziałem, że mam jechać do Wrocławia dokładnie. Spakowałem walizkę i to było w pełnej oczywiście wolności. I dzwoniłem się tutaj z pewnym też domem, dokładnie domem świętej Edyty Stein i umówiłem się i dokładnie przyjechałem. Czyli można by tutaj powiedzieć, że dokładnie wiedziałem, czyli w tym momencie już wiedziałem, co ja mam zrobić. Czyli dokładnie porównuję to do tego żagla, nie? Czyli w tym momencie dokładnie już ten żagiel, można by powiedzieć, że skręciłem sterem tą łodzią, uderzył wiatr i popłynąłem na Wrocław. Czyli dokładnie o to mi chodzi, że to jest bardzo ważne, czyli czekanie na wewnętrzny głos Boga. Czyli jeżeli nie wiesz, co masz robić w danej sytuacji, to nie rób nic. Czyli to jest bardzo piękne zdanie, czyli trwaj na modlitwie, to jest pierwsze, trwaj w sakramentach. No i oczywiście na adoracji i czekaj na głos. Jeżeli nie wiesz, co masz zrobić, to w pewnym momencie będziesz wiedział. No i od tamtego momentu wiele takich różnych spraw mi się przytrafia. Właśnie jedną z takich właśnie spraw to jest, czy dalej tam po prostu utrzymywać bliski kontakt z tą rodziną, czy bądź nie utrzymywać go wcale, czy na takiej zasadzie lekkiej i tak dalej. I tutaj jakby też nie ma tego konkretnego rozeznania, czyli jest oczekiwanie moje znowu jakby na tą odpowiedź. Jeżeli nie wiesz po prostu, to dokładnie to czekaj i Bóg ci dokładnie pomoże. Także tym się dzielę i pragnę tu jeszcze podkreślić, że to jest Boże działanie, czyli to jakby w ogóle taka ta sytuacja i ten stan, że on nie wychodzi od człowieka, tylko wychodzi od Boga po to, żeby człowieka nauczyć przede wszystkim cierpliwości, tego, żeby potrafił oczekiwać na głos Boga, co ma w danej sytuacji zrobić, jeżeli nie wie, co w niej zrobić, czyli jeżeli kompletnie nie wie, co w tej sytuacji zrobić. Także myślę, że komuś pomogę. Dziękuję. Z Panem Bogiem.